Dobra, moi mili, lecimy dalej. Słuchajcie, mam nadzieję, że już mi tu żaden nie pokrzyżuje generał planów. Więc tak, jego zostaniemy w sitiu. A tutaj naszego kolejnego generała, który tutaj ma ładną, pokaźną armię, wyślemy na Ochent i on sobie popłynie na Ki. I tam zaczniemy naszą kolejną ofensywę i pójdziemy sobie na Yamato. Okej. A czy ja z nim jestem w stanie wojny z którymś klanem? To jest chyba klan, z którym mam wojnę. Tono, go meireo. W stanie wojny, no dwa statki handlowe. No dobra, bitwa morska. Co mnie bardzo się uśmiecha. Będziemy mogli sobie potrenować strzelanie i tak to, że też nasz statek awansuje de facto. Prawdopodobnie zrobimy sobie kolejny okręt kupiecki, który myślę go wyślemy w miarę bezpieczną drogę. Dobra, poczekamy chwilę, bo tam mgła cały czas. Sucho, dobra, rozstawiamy. No, oni mnie interesują, żeby byli jak najbliżej. I rura. Okej, lecimy z koksem. Żadnego admirała nie mam, bo nie potrzebuję tej floty. Jakoś tak z de facto szybkich bitew nie toczę. Okej. Jak to wygląda? To jest średni bunt, czy to jest? Kobyja z łucznikami, no dobra. Aż mi się podoba te bitwy morskie. No, ostrze, panowie. Teraz pójdę na dno. Oni już tak w miarę awansowali. Trzy dowództwa to tak jest sporo. Ja myślę, że sobie przyspieszymy troszeczkę. Okej, wystrzelamy ich w taki sposób. Dobra, tego też weźmiemy kupiecki statek, nic sobie też po trochę potrenuję, bo widzę, że nie jest ciekawie. To jest tylko 6 łuczników. Tamci mi ostrzeliwują bardzo. Our general is under threat, my lord. He is too important to lose. Okej, palą się. No i git. Idą na dno? Dobra, idą na dno. Okej. No, zostało tylko 7, także no jest spoko. Pali się, no dobra, jak się pali, to się pali. Okej, zostało tylko 6. Teraz remis, tak? Our general is under threat, my lord. He's too important to lose. Okej, generał się poddał. No, jest bitwa teraz kupiecka.
Okej, 6. Generał padł. Ok, jak to wygramy, to przynajmniej go uratuję i go wyślemy z powrotem do... do portu. No trochę to zajmie niestety. Okej, 3 łuczników. Jak oni celują na takim bojącym się stateczku? To zawsze mnie zastanawiało i trafiają. Okej, ostrzelajcie ich. Okej, 2 zostało, oni już mi tak za bardzo nie zagrożą tutaj tego swojego przedsięwzięcia. Ale zobaczcie. Statek kupiecki pokonał. Okej, zakończyliśmy. Dobra, niektóre prowincje obejmują zasoby lub specjalności kulturowe, mówiąc o wnoszeniu budynków specjalnych, których rodzaj zależy od osobowości danej prowincji. Obiekty takie są znosić jak inne budowle, budynki specjalne zapewniają prowincji dodatkowe premie lub ważne zasoby. No tak, jak jest kamieniarz, jak jest drwal. Pojmane jednostki, o świetnie, mamy... Właściwie wy wróćcie do tego i was wyślemy z powrotem do prowincji Tosa. Okej, mamy 2 osady handlowe, to już mnie cieszy. Dobra, ekipa tam to już załatwiona. Nie wiem teraz, ciągle zapominam, jak u mnie było z podatkami. Okej, to takie mnie trochę drażni. Nie wiem, czy nie zainwestujemy sobie po tej, zrobimy jednej Ikko-Iki. Moi sprzymierzeńcy, Yusugi Date, Amako. Dobra, myślę, że ich wyślę, wezmiemy naszych sojuszników. Okej, tylko Date stanął u mojego boku, to już się bardzo cieszę. Gdzie Date może już robić poważne zagrożenie im. Ale Ikko-Iki się mocno rozrósł jako ród. To są chyba usługi. Zapał wojenny. A, ród przestał istnieć, dobra. Okej, atak na morski szlak handlowy. Dobra, akurat pójdzie druga armia. Do Kii. Okej, myślę, że coś z CKB będziemy chyba atakować. Szturmujemy zaraz prowincję Kii i Yamato. On się nazywa Kii? Okej. Dobra. Tu byśmy musieli zrobić mały werbuneczek. Tak czy tak. Tu myślę też o werbunku. Jeszcze znaczymy Tsukę. Aha! Bo możemy wysłać tutaj... Ile ty masz lat? 30, dobra, jesteś w sile wieku. Wyślemy cię do prowincji. Tu cię wyślemy. Przekup osadę, 3,5 kafla. Dobra, zobaczymy. Armia. On ma dobrze doszkoloną armię. Kurde, szkoda mi tego generała, że ma taką słabą lojalność. Ta osada Tamba. To by był dobry pomysł, żeby to zaszturmować, ale nie wiem, czy czasem mój generał nie będzie wariował. Okej. Dobrze
dobrze by było zająć prowincję Tamba i Tango i Wakasy wtedy przeszpilować, tak żebyśmy mieli najmniejsze tutaj pole dla naszych wrogów, czyli to by musiała być prowincja Mino także i Owari i Echizen. Tak by było najlepiej, żeby tak prowadzić ten szturm, żeby zwężyć naszą linię frontu i dać trochę też datę do wariacji. Dobra. Dajemy stawkę na maksa. Ale nie wiedziałem, że Ikko Iki mi wypowie wojnę. Ok, tu dwie tury do... koły. Okej, ciekawe co datę będzie wyprawiało. Na razie Ikko Iki minęło. Dywersji była. Okej, dobra, zmieniamy podatki na mniejsze. O, tu się buntują. Ciekawe dlaczego. Dobra, tego nie będziemy się szturmować. Nie ma sensu dla jednej. Dla jednej. Osady, zdobyto prowincję, zajebiście. Armia, czy tu jest werbunek prowadzony? Jest. Myślę, że tutaj zwerbują sobie jeszcze łuczników. I wyciągniemy w końcu tą armię. Zostawimy jeden oddział łuczników. Ok, i czy ja mogę przekupić tą osadę najpierw? Koszt. Zobaczymy. Może się uda. Okej. Znowu tutaj. Słowo rodu wybitny. No co, kawałek, świetnie. Zajebiście, mamy tutaj drogę wolną na Tajmę. Generał nie musiał atakować praktycznie. Dobra, świta. Pies gończy. Plus jeden do przebiegłości podczas... Aresztę do przebiegłości podczas nadzorowania miast. Ej, to by było nawet nie głupie. Na cukę ładować do miasta i żeby nadzorował. Dobra, co ty masz? Zwrócenia szpiegów. Nadzorowania miasta. Okej. Dobra, Mecuke nie musi mi... głowodowo do miasta i tu też do miasta. Okej, tu nas wszyscy poważają. Dobra, troszeczkę do obrony też sobie zwerbujemy. Co jest ten ki? Tu nic nie ma. No, może ninja byśmy sobie tutaj rekrutowali, przyda się też. Oni są jeszcze do nas wrodzy. Ikko Iki. Może jednak teraz... Oferta jest nie do przyjęcia, dobra. A,
armia. Wyrwać nie mogę. Ale zostawiam sobie te oddziały. Dobra. Dobra, przychodne musimy zostawić takie, jakie są. No i spróbujmy zrobić jeszcze jedną turę. Okej, nasz stateczek sobie płynie. Ja myślę o zajęciu tamtej faktorii handlowej, tylko się boję, że data może mieć ich pod panowaniem. Dobra. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Stracona w regionie, że gdzie? Szybko opanowana. Rozkwit. 10. Nie, no rozkwit weźmiemy chyba, nie? Dobra, utrzymamy oburzenie. Na razie jest lato. Dobra, myślę, że do jesieni nie wyjdą. Tu zniesiemy podatki. Będzie doszkolić dwa oddziały. Czy mogę ninja rekrutować? Jeszcze nie. Chociaż to będzie dopiero gotowe za turę. Okej. Więc za tutaj sobie zapiszę, bo się boję, że ten może głupek zdezerterować. No to myślę, z automatu polecimy. Pokojowa okupacja. Na razie niech sobie siedzi. Ja tam to awansował. No cieniutko, cieniutko. Myślałem, że będzie zdecydowanie lepiej. Okej, dobra, odcięliśmy jedną z prowincji. Przejdziemy zaraz do ataku na... z Yamato na Ige i Ise. Znaczy Ige, no i jakoś będzie wymanewrować. Chociaż nie. Ta prowincja jest odcięta, jak dobrze pamiętam, przez góry i lasy. Okej, okay. Trzeba się chyba cisnąć z drugą armią. Tu jest nasz daimyo. Troszkę lipa. Tono, gomeleo! Was tutaj. Cygino gomeleo! Okej, i czemu to jest takie niezadowolenie w tym mieście? To jest brzemię podatków. Dobra, to zwerbujemy sobie jeden oddział. Dobra, dwa oddziały. I mamy po hajsie. Dobra. Okej, ci teraz płyną. Oni niepotrzebnie utrzymują taką potężną flotę Ikoiki na...
Na hajs, ja bym raczej wydał to na armię do podbijania.